Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 10, ostatni dzień Vlogmaska. Jest środa, 21 dzień grudnia i my aktualnie jesteśmy w Krakowie. Zameldowaliśmy się właśnie w naszym hotelu, jest naprawdę śliczny, po prostu po środku lasu. Teraz jeszcze jest śnieg na drzewach i naprawdę wygląda to bardzo bajkowo. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda nasz pokój. Prawdopodobnie, kiedy Wy to oglądacie, jest już po świętach. Planowałam ten film dodać wcześniej, ale zapomniałam ładowarki do komputera i nie mam jak tego filmu zmontować. Już teraz to wiem. Trudno. W każdym razie, jeżeli faktycznie jest po świętach i oglądacie ten film dopiero teraz, to mam nadzieję, że Wasze święta były wspaniałe, radosne, wesołe, spokojne, rodzinne i pełne pysznego jedzonka i fajnych prezentów. Nie zdążyłam Wam już złożyć życzeń przed, ale przyjmijcie moje szczere życzenia po. Niemniej my cały czas jesteśmy przed świętami, dlatego w dzisiejszym vlogu jeszcze trochę pewnie tej świątecznej atmosfery złapiecie. Aktualnie jesteśmy jeszcze w hotelu, udało nam się na szczęście wcześniej zameldować, także zrzuciliśmy bagaż. Szybka przebiórka, pakujemy się z powrotem do auta i jedziemy na Starówkę. Chcę zobaczyć tamtejszy jarmark bożonarodzeniowy. Pewnie trochę się przespacerujemy. Mam nadzieję, że będzie fajna atmosfera. Miało padać. Na szczęście nie pada, także trzymam kciuki, żeby tak było. Oczywiście w planie jest jedzonko i dobra zabawa. Także zapraszam Was na kolejny wyjazd z nami. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a tymczasem zapraszam Was na szybki roomtour. Zatrzymaliśmy się w hotelu Forest, który znajduje się dosłownie po środku lasu. Pokój jest bardzo ciekawy, taki w zupełnie innym klimacie, bardzo takim surowym. Tutaj mamy łóżko, wygląda na wygodne. Testowałam, jest wygodne. Nieco dalej na podejście mamy takie ukryte biurko, też fajny pomysł. Z drugiej strony mamy wyjście na taras. Cześć Patryk! Dzień dobry. Mamy też telewizor. Tuż przy wyjściu jest też taka duża szafa i kącik herbaciano-kawowy. I mamy jeszcze oczywiście łazieneczkę. Bardzo ładna, w takich marmurkowych, fajnych płytkach. Pokażę Wam jeszcze widok z naszego balkonu. Tylko będzie trochę chłodno, więc zróbmy to szybko. Widzicie? Mówiłam, że jesteśmy po środku lasu. A jak pięknie jest ośnieżony jeszcze. Super to wygląda. Ale jest zimno, więc wracamy do środka. Razem nie jesteśmy sami, bo też z nami jest moja mama. Gotowa? Gotowa. No to idziemy. Byliśmy już w okolice Wawelu, a teraz idziemy sobie spacerkiem na rynek. Ale fajnie jest, zimno, ale tak ładnie, śnieżnie, bardzo ładnie. Jesteśmy już na jarmarku, zobaczcie jaki fajny klimacik. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I want to be. To jest fajne do prezentu. Taka orzech laskowy. Zobacz. A couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. Idziemy jeść i wyszukaliśmy knajpę w stylu Wiedźmina. Nazywa się Wilczy Dół. Niestety mało tu widać, ale zobaczcie jaka jest super karta. W karcie macie wywary, zagrychę. Są też magiczne eliksiry. Eliksir miłości, odwagi, prawdy. O, jest młodości, zobacz. Thank you.
mieliśmy już dukaty i będziemy nimi później płacić. Będziemy teraz mieszać nasze eliksiry. Zobaczcie, dostaliśmy tutaj takie przepisy. Patryk ma eliksir na manę. Dobra, dawaj. Najpierw idzie zielona buteleczka. Jesteśmy już po kolacji, a tak naprawdę obiedzie w karczmie. Super było to, że ta pani na koniec mówiła bywaj, co? Ja też jej odpowiedziałam bywaj. Jestem ciekawy, czy oni są naprawdę zainteresowani, wszyscy, którzy tam pracują, Wiedźminem? Nie wiem, czy wszyscy pracownicy, ale wszyscy goście, wydaje mi się, że tak. Było naprawdę fajnie, klimat niesamowity. Jedzenie też było dobre, wzięliśmy sobie dwa dania i w sumie przystawkę, czyli trzy. I wszystko było naprawdę smaczne, nie? No i też super były te drinki, że można było sobie to tam wymieszać, te eliksiry, ten suchy lód. Naprawdę robiło to wrażenie. Muzyka fajna i te wnętrza. I chyba siedzieliśmy na najfajniejszej sali, takiej najbardziej klimatycznej, takiej przyciemnionej, no niesamowity klimat. Więc jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to polecam się przejść, nie? Tak. Polecamy. Feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Idziemy, idziemy. Spacerujemy sobie po ryneczku, zobaczcie jak pięknie, ale się nam rozpadało. Przenieśliśmy się właśnie do kawiarni Dziurawy Kocioł. Zobaczcie, jaki tu jest świetny klimat. Tym razem świat Harry'ego Pottera. Tutaj macie różne ubrania z wszystkich czterech domów. Te szaliki są super. Patrzcie, jest też peleryna niewidka. Zarąbiste. Ale to jest super. Z mapą Hundsfotów. To są magnesy. Wow. Możecie tutaj też kupić sobie różdżkę. Świetnie to wygląda. Idziemy dalej. Pokażę wam. Wygląda jeszcze kawiarnia. Porad mi się rozładował, także niestety musiałam się przerzucić na telefon. I teraz sobie wybieramy. Kategoria kociołek poleca jest kremowe piwo, eliksiry, czarodziejskie wypieki, spiżarnia czarownicy. Zjedliśmy, wypiliśmy, oto do wody. I muszę przyznać, że fajny klimacik, fajne miejsce. Co prawda, no te desery takie średnie, ale klimat jest, nie? No. W ogóle mamy podejrzenie, że to jest ten sam właściciel, bo to jest no, bardzo podobny koncept do tego wiedźmińskiego. Myślę, tak. Ciekawa jestem. Nie mamy potwierdzenia, ale tak nam się właśnie wydaje. Cześć, dzień dobry, mamy już kolejny dzień, jest czwartek. Śnieg nadal obecny, także jest bardzo ładnie. Zaraz idziemy na śniadanie. Mam nadzieję, że moja mama nie śpi, bo jeszcze się nie odzywała. A po śniadaniu jedziemy do Energyland i nie mogę się doczekać, to będzie nasz pierwszy raz tam zimą. Śniadanie zjedzone, teraz pakujemy walizki i wychodzimy. Pokażę wam jeszcze na szybko, co wczoraj udało nam się kupić. Pierwszy sklep, Dziurawy Kocioł. Zobaczcie, jakie fajne logo. I tutaj mamy czekoladowe żaby z Harry'ego Pottera. Jeszcze nigdy ich nie jedliśmy, więc jestem bardzo ciekawa. Drogie to było strasznie, po prostu aż chore. 25 zł za jedną żabę. No ale spróbujemy. Następnie na jarmarku kupiliśmy krówki. Te akurat wzięłam z myślą o prezencie.
To są krówki rzemieślnicze o smaku malinowym. Oprócz tego Patryk wziął sobie taką większą krówkę czekolada z maliną. Mamy jeszcze kilka, o zobaczcie, takich maluszków i tu są już przeróżne smaki. Najbardziej to się kupił Patryk, słuchajcie. Tu sobie kurtkę w Medicine, daje znać, bo jest fajna kolekcja dla fanów Wiedźmina. Wziął sobie taką kurtkę jeansową, czarną, bardzo fajnie w niej wygląda. I ona, zobaczcie, jaki ma tył. Świetny, z takim namalowanym wieśkiem jest. Zobaczcie, jaka super. I ja jeszcze w Kary zgarnęłam sobie takie oto rękawiczki. One są fajne, bo są takie zamszowe. Mam nadzieję, że nie będą obłazić. Pewnie się pobrudzą szybko, bo są jasne, ale przynajmniej się nie skulkują. I były na promce, zobaczcie, 25 zł, także fajna cena i są bardzo takie ładne i milutkie. Dla mnie odliczanie się jeszcze nie skończyło, także otworzymy sobie wspólnie okienka. Wzięłam sobie 21 i 22. Co my tu mamy? O, coś ci się przyda. Krem do rąk. I teraz jeszcze okienko numer 22. Tu coś lekkiego czuję. I tu mamy maseczkę. My już ubrani, gotowi do wyjścia. Zastanawiam się tylko, czy nie założyć sobie innego swetra, ale już zamknęłam walizkę, więc chyba przesądzone. Czapa na głowie dzisiaj jest, bo będziemy jeździć na kolejkach, więc uszy muszą być zakryte. Jeszcze oczywiście szalik założę, ale zostawiłam w aucie. Także jedziemy! Jesteśmy! Dojechaliśmy! Czy wszyscy się cieszą? Yeah. Jesteśmy pierwszy raz zimą, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Mamo, jak tam? Ale czy się cieszysz? Bardzo, bardzo. Dobra, to idziemy. Bliziutko, słuchajcie, stoimy. Jest naprawdę mało ludzi, ale to świetnie, bo nie będzie kolejek. Idziemy. Czy czujecie ekscytację? Jesteśmy już w środku i jest taki super klimat. Oni naprawdę umieją w ozdoby. Zobaczcie, jakie w ogóle są piękne laski cukrowe. Idziemy na pierwszą kolejkę. O, bez kolejki, jak wspaniale. Pani tuż przy wejściu. Pani tu nie stała. Za nami pierwszy roller coaster Energuś. Ten śmiej żelkowy, on jest super taki familijny na początek, jak się boicie, to jest naprawdę ekstra. Trochę z zaskoczenia wciągnęliśmy moją mamę, ale przeżyła. I co robisz? Co? Nie trafiłaś. Nie? Znowu pudło. Nie wiem. Ferajna mi się skusiła na herbatę z rumem. I mi uciekli. A ja czekam, bo tam strasznie gorąco. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy warto do Energyland przyjechać zimą, to moim zdaniem tak, zobaczcie. Żywej duszy! Wspaniałe to jest. Nie ma kolejek, można sobie pochodzić. Praktycznie wszystkie kolejki jeżdżą. Teraz na bumerang. Idziemy do Smoczego Grodu, bo tam są jakieś świąteczne atrakcje. Teraz na świąteczny jarmark i sobie oglądamy. Tutaj można i coś zjeść, i kupić jakieś prezenty. Także chyba jesteśmy uratowani, bo wczoraj tych prezentów nie kupiliśmy. For
tym domku odbywają się warsztaty zrobienia pierników. No i co? Idziemy robić pierniki. Dostaliśmy już od elfa pierniczki i będziemy ozdabiać. Idziemy teraz na diabelski młyn. Przynajmniej tam ciepło w tych kapsułach. Opuszczamy Energylandię, wracamy do Kielc, także przed nami pewnie z 2 godzinki drogi. Było super. Mam nadzieję, że fajnie się z nami bawiliście i miło spędziliście z nami te 2 dni. Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną byliście dzisiaj, ale i w całym vlogmasie. Zostawcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!